No, siemano Romano, słuchajcie, kolejna próba, bo coś mi się telefon wyłącza. Jestem na Białce, chodzę sobie tutaj, zbieram. Chodzę z magnesem. Na razie nazbierałem taką kupę śmieci, jedną butelkę i dwa razy po jednym groszu. Taki kamień magnetyczny teraz wyciągłem. Tak mi się wydaje, że to jest kamień magnetyczny, bo się przyczepił mocno, takie coś, no ale to nic. No i parę puszek, tak jak mówię, idę sobie tutaj, zbieram też dziadostwo, które tutaj woda naniosła, bo raczej nie powinno to być tutaj. Oj Boże, na pełno tego, powiem Wam. Dzisiaj człowiek nie popatrzy, to pełno tego dziadostwa takiego różnego. Białka jest kamienista i ciężko się tu chodzi, no ale damy radę, jak to się mówi. Ile się da, tyle weźmiemy. Co się da? To jest jakiś odpływ specjalny. Tak jak mówiłem, ja nagrywam na żywo. Pozdrawiam wszystkich, którzy chodzą, zbierają i sprzątają. Następne do wora. To tu zostawiłem, żeby trochę podeschło, bo ciężkie to jest, nie będę tego nosił. Tak jak mówię, magnes na razie mi dużo nie przychycił, ale zawsze coś tam wyciągnę tych śmieciuchów. Teraz idę po następny śmieć, który leży w tej Białce, bo go widziałem już na łoko. Musiało go przynieść. Powiem Wam, czyściuteńka rzeka teraz płynie. Przefiltrowało to troszkę, ta duża woda, co płynęła, no ale naniosła też śmieciuchów, tak jak widać. No i trzeba to zbierać. Nie wiem, co to jest, a niech się wyleje z tego. Tutaj coś jeszcze, no jasne. Zawsze gdzieś, zawsze coś musi być. Także to, co mogę, to pozbieram. Och, tutaj coś, jakieś plastik od butelki, znaczy ten od zamknięcia butelek. Powiem Wam, tak to jest, że super tutaj, tylko tych śmieciuchów, żeby było mniej. I mak się moczy w wodzie, odpoczywa. On już jest staruszek. O, i następny coś. I nie zawsze po prostu się mu chce. A może tak czysto tu jest. Chociaż po tym, co zbieram, to raczej nie, no ale tak jak mówię, woda mogła nanieść. Dobra, to damy tu, bo to już jest w miarę suche. Później weźmiemy resztę. Tak się chodzę i coś tam próbuję powyciągać. A czy coś będzie, to zobaczymy.
zawsze gdzieś coś może nam wpłynąć albo się zaczepić. No to chyba kamienie znowu, chociaż raczej kamienie. No ale jak się nie chodzi, jak się nie rzuca, to się nic nie ma. On już bydulek z jednej strony rozbity, ale drugą stronę jeszcze ma. Coś tam próbuje. Zawsze gdzieś coś może chycić. Także widzicie, bawi się tak. Przyjemne to jest. Można sobie połazić. No i tak jak myślałem, widzicie, takie coś, taki drut, magnet jeszcze trzyma, to nie jest najgorszy, nie? Trzeba to wyjąć na brzeg, trzeba to będzie porozbijać. Opa. Tutaj może być stare te, co robili te brzegi, to już lata temu i to już niektóre rzeczy są, jak to się mówi, pourywane razem z tym betonem, nie? No, ale jest frajda, jak się tak chodzi. Jest to przyjemne. Tak, dzionek zleci. O, tu chyba widzę następny. Tak mi się coś wydaje. Chyba, że mi się wydaje. Ale chyba nie. Bo coś... Po czymś się ślizga znowu. Chyba kolejny taki beton. Chyba tak. To widzę jakieś druty znowu. Ale wyciągniemy. Z niego już nic tutaj nie ma. Wędkarz albo ktoś biznie się o coś takiego. Tak jak mówię, to już jest stare. Tutaj to kiedyś były te wszystkie. Jezu, to ja pamiętam, jak mały byłem, to jeszcze nie było robione. Nie chcę to coś iść, ale pokręcimy tym. Oj Boże, Boże, ile się to tak namęczy. On może być tutaj głęboko. No, powiem wam, że jest głęboko.
jest kłopot go wyjąć. Biały ten, kurde, Fimmel. Z tego wynika, że będę tu musiał przyjść to z piłką i obciąć, bo takich tych będzie tutaj dużo. Tak więc w każdym razie sami widzicie, chodzę gdzieś tam, czasem coś się przytknie. Widzicie, kawałek to wszystko z tego na pewno. Będziemy szli dalej, będziemy po kolei to szukać, gdzieś coś się znajdzie. Idę w tamtą stronę. Takim spokojnym marszem. Dawno nie byłem na magnesie. Trzeba czasami pochodzić. Także widzicie, takie tam jest. Tutaj ten wyciągnąłem. Trzeba go będzie wykuć z tego. A więc wiem, że muszę tutaj w to miejsce przyjść z jakimś młotkiem i a może z tą gumówką, co wziąłem. Ale widzę coś, co jest najgorsze, co może być w rzece. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale wyciągam teraz. O! Ten kioszek to nie, tylko ta butelka, popatrzcie. Rozbita butelka. Wiecie, rozumicie. Nie powinno tak być. Ile się da, to sprzątamy. Także nie zawsze musi być coś na magnesie. Czasami właśnie warto posprzątać. Tak jak mówię, parę tam drucików mam. Teraz wyciągłem to. Takie. Też to trochę waży. Może się uda wybić ten. Wyciągnąć ten drut. Poszukam jeszcze może coś. Jak coś znajdę. Może jeszcze zrobię jeden filmik. To zależy, jak się będę czuł. Także na razie, kochani. Tak to wygląda. Piękna ta nasza białeczka jest. Tam jest most Drucha Piekiełki. Tu są moje bloki. A tu jestem ja. Z tym całym swoim ekwipunkiem, który noszę. Sprzątam. I tak jak mówię. Podoba się wzorem flaminga. Podoba się to łapka do góry. Nie podoba się łapka w górę, w dół. Warto sprzątać. Warto dbać o tą naszą przyrodę. Bo to jest coś pięknego, jak takie zwierzątka tutaj gonią. Ryb tu jest dość dużo ostatnio. No teraz nie, bo je przepłoszyłem, ale są. Jest czysta ta białeczka. I chciałbym, żeby tak się to skończyło, żeby ona zawsze czysta taka była. Także na razie, siemano, Romano, hej!